uwagę trochę, kontynuując wątek tej konwencji pracowniczej. Otóż usługi to jest taka dziedzina gospodarcza, gdzie koszty pracy stanowią zdecydowaną większość kosztów. Najpierw w przeciętnych usługach koszty pracy to jest około 60%. Przypuszczam, że w usługach prostych, takich jak sprzątanie czy ochrona, to jest pewnie 70-80%. Myślę, że w wypadku ochrony nawet zbliża się do 100% rola kosztów pracy. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli wprowadzamy w ogóle mechanizm konkurencji, tak, a outsourcing wymaga tej konkurencji, nie możemy oczekiwać niczego innego niż konkurowanie kosztami pracy, tak, bo to jest taka jakby dziedzina. Tak. Możemy oczywiście wprowadzić te klauzule społeczne, to nam poprawi sytuację o tyle, że będziemy mieli wymóg pewnych trzymania pewnych minimalnych standardów, ale wciąż te firmy będą musiały jakoś konkurować kosztami pracy. Tak. Dlatego wydaje mi się, to co kolega z inicjatywy pracowniczej powiedział, że powinniśmy się jednak bardziej skoncentrować na tym, żeby te usługi przywrócić do instytucji publicznych. Tak, bo jakby wprowadzając tutaj mechanizm konkurencji, nie możemy oczekiwać niczego innego. Dziękuję.